Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Przepraszam, ale na pewno w ciągu filmika będzie się zmieniało światło. Niestety za oknem jest słońce, ale zaczęło właśnie padać, więc pada słońcem, więc jest dużo chmur, ale jest też słońce i pada i w ogóle jest straszna dziwna pogoda, więc przepraszam, jeżeli będzie wielkie zamieszanie, postaram się to jakoś po prostu tak zrobić, żeby to wyglądało w miarę ok. Dziś mam dla Was taki nowy film, taki trochę inny niż zwykle. Pokazuję Wam trochę gadżetów, których kupiłam, żeby właśnie kręcić dla Was filmiki albo zdjęcia robić na Instagramie i nie tylko, bo po prostu jestem gadżetarą, gadżeciarą, jestem trochę nerdem. A widzicie, wielkie słońce teraz wychodzi, więc chciałam Wam pokazać swoich zakupów. Zakupy były wszystkie zrobione na Amazonie. Dla mnie Amazon jest po prostu super miejsce, gdzie robić zakupy na wszystko. Przechodzę od razu do rzeczy. Pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, to jest statyw. To jest statyw, który mogę używać do kamery, który normalnie używam właśnie do kręcenia dla Was filmów, i do swojej SJ tak naprawdę. Tutaj ma rączkę, żeby ją trzymać tak bardziej solidnie. Ona się tak powolutku, o, żeby nam nie spadało. Tutaj się trzyma tak normalnie, żeby nam ręce później nie bolały. I właśnie tutaj się stawiają się aparaty, różnego typu aparaty. Kupiłam tego statywa, żeby nakręcić dla Was lepsze filmy, jak będę gdzieś podróżować, albo jak po prostu bym chciała coś nakręcić na dwór, ale nie chcę właśnie ze sobą mieć statywa, którym normalnie używam do kręcenia filmików tutaj dla Was. On powinienem też, oho, się wydłużać. Ja myślę, że nie będę go używać właśnie na wydłużaniu, ale jest taka opcja, więc na pewno kiedyś spróbuję zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Więc tak, taki gadżet fajny, jeżeli się chce właśnie coś fajnego nakręcić. Firma jest Luxable i ja zapłaciłam za niego jakieś 20 euro chyba. Nie pamiętam. Wszystkie ceny będziecie mieli tutaj na dole w opisie, bo nie pamiętam, muszę sprawdzić, ale spróbowałam go parę razy używać, jest bardzo fajny i jest taki statyw tutaj, że można też go gdzieś jeszcze do jakiegoś innego statywa, na przykład do tego, co mam tutaj, co normalnie używam, żeby właśnie to się trzymało i żeby jeszcze wydłużać na przykład sceny, po prostu żeby kręcić sceny jeszcze z bardziej wyższą wysokość. Więc taki pierwszy gadżet. Dalej, to mam też gadżet, który kupiłam, żeby kręcić filmiki i żeby po prostu mieć lepszy dźwięk. Niestety nie sprawdza mi się tak, jak chciałam, tak jak bym chciała, ale myślę, że muszę jeszcze coś tam wykombinować. Niestety nie jestem dobra w sound design, jak się mówi, ale to jest po prostu magnetofon, który się dodaje do iPhone'u. Teraz Wam pokażę, jak to ma wyglądać. To jest magnetofon, który właśnie, to jest mikrofon po prostu i może stereo mikrofon, którego można właśnie używać, żeby coś nagrać. Tutaj ma wyjście do iPhone'ów z pierwszej generacji, czyli iPhone 3 i iPhone 4, albo do starszych iPadów, więc kupiłam też adapter tutaj z Apple'a i dodam go do tego i mogę go używać na swojego iPhone'a. On działa na Bluetooth, więc jest tutaj niebieski, jak się go
zużyje i po prostu jak się ma aplikację, która właśnie można zużyć, żeby coś tam nagrywać, to po prostu on później tego wszystkiego nagrywa właśnie dzięki tych mikrofonów, więc tak. Taki oto gadżet. Nie sprawdza, mówiłam, że właśnie nie sprawdza mi się on tak, jakbym chciała, bo dźwięk jest nie taki fajny, jak myślałam, ale jest dobry, więc tak, po prostu, tylko że jest strasznie dużo więcej pracy właśnie przy użyciu takich gadżetów, więc jak na razie nie używam, ale mam zamiaru to zrobić, żeby ulepszyć jeszcze dźwięk na moje filmiki. A ostatni gadżet, który Wam pokazuję, to jest gadżet i do nakręcenia filmu, i do robienia zdjęć, i to są po prostu obiektywy. Obiektywy do iPhone'a. Więc tak, mamy tutaj, teraz Wam pokażę, jak się to wszystko skomponuje. Mamy tutaj klamrę, którą dodajemy do naszej kamery. Możemy dodawać i do tej z przodu, i do tej z tyłu. I tutaj mamy różne obiektywy. Obiektywów jest 5. Bo dwa są jeden w drugim. Jest obiektyw fisheye, jest obiektyw makro i jest też obiektyw. O, to jest makro. One są bardzo małe. I jest też obiektyw, jeżeli uda mi się to. O, wide, czyli na większe sceny. Jest tu CPL, którego jeszcze nie zrozumiałam, na czego służy, ale na pewno się to nauczę zużyć. I jest to telephoto lens, czyli bardzo wielki obiektyw na większe, żeby dalej zobaczyć po prostu. Chciałam Wam pokazać fisheye, który różnica robi się widać najwięcej. Po prostu się obiektywu dodaję tutaj do... skręca się tutaj go po prostu. I możemy po prostu robić takie zdjęcia. Więc tak, tak wygląda zdjęcie. Ale oczywiście możemy też nakręcić tutaj jakiś film. Pozdrawiam Was. No oczywiście stawię Wam ten filmik, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Nieźle. Więc tak, i zaraz Wam pokażę wszystkie efekty. Zrobimy tak. To jest normalna kamera. A to jest kamera z tym. To jest CPL. Jak widzicie, jestem bliżej. Dalej to pokazuję Wam makro. I znowu pokazuję Wam, jak jest normalnie, jak wygląda z tym. Oczywiście makro się nie używa na ludzi, ale używa się na rzeczy. Jak widzicie, bardzo blurred, więc pokażę Wam o coś takiego może. Muszę się jeszcze nauczyć tego zużyć. Makro normalnie się używa na przykład jak chcemy na przykład jakieś moskito zobaczyć z bliska. A, może będzie widać, jak bardzo jest zakurzony tutaj.
Nie, nie będzie tego widać. Nie mam dobrego światła chyba do tego, ale jest makro i na makro zakłada się wide. Pokazuję Wam normalnie, jak to wygląda. I teraz z tym. O, takie mamy. Makro i wide. I ostatnie, co Wam pokazuję, to jest telefoto. Czyli teleobiektyw. Czyli znowu stawiam Wam tutaj normalnie. I telefoto. Więc jak widzicie, efekty są bardzo różne między jednym a drugim, ale myślę, że jest to właśnie bardzo fajny gadżet, żeby zrobić właśnie zdjęcia tak inaczej czasami i po prostu mieć taki też inny Instagram na przykład, ale inne po prostu zdjęcia na swoim telefonie i można też później je wydrukować, bo na przykład iPhone 6s ma taką kamerę, że po prostu jak się wydrukuje zdjęcia, to one wychodzą dobrze. Mam parę zdjęć z wydrukowanych już z podróży poślubnej, więc bardzo dobrze wchodzą, więc tak. To były moje wszystkie gadżety. Oczywiście każdy obiektyw, zapomniałam Wam powiedzieć, że ma tutaj takie coś, pokrywkę po prostu, żeby się nie pokurzyło. I do tego jest też Wam wysyłany taki saszetka, żeby właśnie wszystko tam wrzucić i żeby nic nie gubić i nic takiego. Więc tak, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jest trochę inny niż zwykle. Opowiadajcie mi tutaj na dole, jakie macie gadżety Wasze, jakie są Wasze ulubione gadżety. Po prostu nie muszą być technologiczne, mogą być jakiekolwiek chcecie, po prostu jakie gadżety kupicie do swojego hobby. Ja już się z Wami żegnam. Jak zwykle dziękuję za oglądanie i ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!